Ukraińcy uczą się, jak zakładać OSP i pomagać ludziom. W ośrodku szkoleniowym Strażak, która wie, trwa szkolenie zorganizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt współpracy, z którego korzystają strażacy, zainicjowały pierwsze damy Polski i Ukrainy, Agata Kornhauser-Duda oraz Ołena Załęska. W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych, a właśnie naszym rządem, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych zaproponował i wdrożył program szkolenia strażaków ochotników z terenu Ukrainy. W tym momencie leci 8. edycja takiej wizyty, są takie wizyty studyjne. 15-osobowa grupa Ukraińców bierze udział w szkoleniu na temat ochotniczych straży pożarnych. Druhowie u naszych sąsiadów działają od niedawna i uczą się od Polaków, którzy tę formację tworzą od ponad 100 lat. Od dłuższego czasu pomagamy stronie ukraińskiej w tworzeniu ochotniczych straży pożarnych tam na ich terenie. To się zapoczątkowało od 2014 roku. Tam jest na razie mało, bo to raczkuje ten system. Właśnie dlatego tutaj ci strażacy z Ukrainy przyjeżdżają do nas, szkolą się, podpatrują, jak wyglądają u nas straże ochotnicze, jak u nas straże państwowe wyglądały. Jednym z elementów szkolenia jest nauka udzielania pierwszej pomocy, w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Program Pierwszy Ratownik jest stworzony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Polega na tym, aby jeszcze efektywniej skrócić czas udzielenia pierwszej pomocy przez wolontariuszy. System Pierwszy Ratownik jest stworzony na wzór systemu First Responder, które z sukcesem działają w wielu krajach świata. Ja zastępnik selecznego głowy. Jestem zastępcą wójta. Przyjechaliśmy z obwodu połtawskiego. Chcemy tworzyć ochotnicze straże pożarne. Mieszkamy 200-300 km od linii frontu, gdzie walczą żołnierze. Potrzebujemy wsparcia i waszej pomocy, by bronić naszą infrastrukturę. Nasza oblast znajduje się 200-300 km od frontu. W tygodniowym szkoleniu biorą udział kobiety i mężczyźni. Zdobyte umiejętności uczestnicy wykorzystają do pomagania swoim rodakom i likwidowania skutków działań wojennych. Hanna Honisz, Kurier Opolski.